Cześć, nazywam się Janusz Pietryka, mieszkam w Zielonej Górze. Dziś będę chciał namalować obraz, widoczek z wodą, baśkami w wodzie, odbicia, kawałek góry, drzewa, kwiatki jakieś napolne będą rosły też. No i zacząłem malować, zaczynam, maluję błękit. Błękit kobaltowy dałem, trochę ultramaryny, troszeczkę paryskiego. No i oczywiście to nie będzie wszystko w jednym takim kolorze na całym, tylko to niebo ma też i odcienie takiego lekkiego fioletu, dałem czerwieni. Na wodzie również róż, czerwień. I maluję teraz właśnie wodę. No i zaczynam malować już takim kolorem. To takie nie, te kolory są takie, wszystko jest złamane. Taki zielonkawy, cytronowaty. No i maluję sobie tu drzewa, pierwsze warstwy nakładam. Oczywiście nie nagram całego filmu, bo te pliki są tak potężne, że to musiałem tydzień siedzieć chyba, żeby to wrzucić na YouTube'a. A namaluję tylko tyle, jak zacząłem i czekam teraz sobie, żeby troszeczkę mi to ściągła ta farba, bo nie mogę drugiej warstwy położyć. No i później też będę ładował nawet w niektórych miejscach farbę i szpachelką. Potrafię tak ciapkać sobie. Ale z tego ciepkania też, jak nie wychodzi, no to zbieram farbę i nie pozwalam, żeby to te warstwy narastały i te góry, tylko w miarę równo, żeby to było. Później na końcu to wiadomo, trzeba to będzie powerniksować. No i niebo też właśnie robię. Daję czerwieni sporo na chmury. Tak może teraz tego nie widać, ale one są takie fajne. Kolor mają taki bardzo słoneczny, także tam widać, że to słońce tam świeci. No później drzewa będę wyrabiał. Światło musi padać, konkretne. Czasami położę taki kolor mocny, pomarańczowy. No i fajnie to wygląda, bo ten kolor daje takie ciepło, później światło. No chciałem, ja ten widoczek gdzieś to zobaczyłem w internecie i tak sobie będę, znaczy maluję go sobie i zobaczymy, jak mi on wyjdzie. Miałem tam kilka do wyboru, a ja sobie myślę, taki zrobię dzisiaj. Akurat złożyło się, mam dzień wolny, mówię, wrzucę, bo jakiś film jeszcze, bo nie, to nie może tak być, że ja raz na miesiąc coś tam wrzucę, nie? I jeszcze chciałem tak trochę was zaskoczyć, bo będę chciał na monocyklu zrobić sobie krótki film, taki instruktażowy, jak się uczyłem, jak wsiadam, zeskakuję, jak jeżdżę na tym kole R29, duże koło to jest bardzo, kupiłem sobie dosyć drogo, bo to można rower byłoby normalny kupić. No tak jako były triatlonista, no posprzedawałem to wszystko i te swoje sprzęty, kolażówkę, trenażery. No i zająłem się teraz, przepraszam, sobie kaszlnąłem, bo mi kawkę sobie spiłem. No chyba jeszcze jedną zrobię. Tak mi smakuje tu, jak sobie te opary wącham, bo to daje sobie olej, troszeczkę terpentyny, bo ten olej taki gęstawy jest, mi się długo to ściąga mi strasznie. Przeczekać, ja jestem tak niecierpliwy, że musi być zaraz to zrobione, a nie za jakiś tam czas. Bo widzę, niektórzy to potrafią 3 miesiące jeden obraz malować. Ja bym chyba oszalał przy tym jednym. Oczy bym sobie zepsuł i nic z tego by nie wyszło. No i zobaczymy, jak to ładnie mi tu wyjdzie. Czy w ogóle ładnie wyjdzie. Na końcu będzie to zdjęcie już końcowe. Dziękuję.